Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej związanej z pakietem onkologicznym i kolejkowym. 13 lutego bieżącego roku Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z Konstytucją. Poprosiliśmy Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka o niezależny raport. Dzisiaj ten raport regulacyjny będą dla Państwa przedstawiali pan mecenas dr Tomasz Zalasiński oraz pan mecenas Michał Czarnuch. Witam pana prezesa Macieja Hamankiewicza i proszę o słowo wstępne. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, gorąco dziękując, że Państwo zechcieli do nas przybyć i wysłuchać pierwszego prawnego raportu oceniającego skutki prawne dla systemu ochrony zdrowia wprowadzanego rozwiązania antykolejkowego, którego pan minister niekiedy zwie onkologicznego, niekiedy mówi z elementami onkologicznego, niekiedy w nazewnictwie jest pewien również i chaos. Wprowadzany eksperyment medyczno-prawny czy prawno-medyczny jest niebywałym eksperymentem na skalę wręcz światową. Stąd dla nas szalenie interesujące są nie tylko skutki dla chorych ludzi w Polsce, nad których losem się z troską wszyscy zaczęliśmy pochylać, ale również i te efekty prawne, które temu będą towarzyszyły. Eksperyment jest prowadzony bez wstępnego pilotażu, a zatem tutaj już dzisiaj mamy raporty z wielu stron, wielu lekarzy, wielu świadczeniodawców, które zgłaszają nam fakty, które dla każdego lekarza, który z powołania swojego zawodu powinien opiekować się chorym, są przerażające. Takich raportów codziennie otrzymujemy, ale są to oceny lekarzy, są to oceny pacjentów. Dzisiaj uważamy, że eksperyment nie powinien być monitorowany przez tych, którzy ten eksperyment wprowadzają, ale przez instytucję niezależną. Stąd Naczelna Rada Lekarska zdecydowała, żeby ten eksperyment pod względem prawnym powierzyć jego oceny zupełnie niezależnej instytucji, jaką jest Kancelaria Prawna, niezależna od samorządu, niezależna od lekarzy, niezależna od pacjentów, niezależna od ministra zdrowia. Więc jeszcze raz witam Państwa, którzy są tutaj na tej sali, ale również witam wszystkich internautów, którzy w tej chwili na bieżąco mają szansę obejrzeć nasze spotkanie. Witam też, zapewne mam szansę również i po długim okresie czasu niewidzenia przywitać pana ministra zdrowia, bo sądzę, że powinien z wielką uwagą wysłuchać analizy prawnej rozwiązań, które sam wprowadził i ze znaczną swoją siłą władzy wprowadza. Mam nadzieję, że również oglądać nas będzie i słuchać nasza koleżanka, pani doktor, pani premier Ewa Kopacz. Wszystkich w związku z tym gorąco witam, ale na pierwszym miejscu was, którzy tutaj dzisiaj do nas przybyli. Bardzo proszę Państwa o przedstawienie własnego raportu. Dzień dobry Państwu. Czy ja mógłbym uprzejmie poprosić o włączenie prezentacji? Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki naszych badań dotyczących ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wchodzącej w skład tak zwanego pakietu onkologicznego. I zanim przejdę do prezentacji konkluzji naszych badań, to chciałbym powiedzieć, że jest to ustawa o olbrzymim znaczeniu dla pacjentów. W związku z czym prace nad nią ze strony ustawodawcy wymagają szczególnej staranności, szczególnej uwagi.
szczególnego wsłuchania się w potrzeby pacjentów, w potrzeby obywateli, w głos środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, tak aby legislacja dotycząca tak istotnej społecznie kwestii nie była legislacją doświadczalną, ale aby stała się po prostu rozwiązaniem skutecznym i w sposób prawidłowy rozwiązującym problemy ochrony zdrowia, które to problemy, jak wiemy, w tej chwili są no, najistotniejszym problemem społecznym, z jakim się borykamy. Niedostateczny poziom finansowania usług zdrowotnych, niedostateczny poziom realizacji konstytucyjnego przecież prawa do ochrony zdrowia jest w tej chwili bardzo poważnym problemem. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, myśmy przeanalizowali ustawę pod względem jej zgodności z konstytucją i wyniki naszej analizy macie Państwo dostępne, zostały Państwu udostępnione poprzez pendrive, pełna treść raportu jest do Państwa dyspozycji. Ja dzisiaj chciałbym jedynie odnieść się do kilku najistotniejszych rzeczy, które wzbudzają nasz niepokój i również pewne wątpliwości dotyczące ich zgodności z konstytucją. Więc przede wszystkim pierwszym takim problemem wynikającym z tej ustawy jest to, iż ustawa w sposób no, nie do końca dla nas zrozumiały i uzasadniony różnicuje lekarzy POZ-u i lekarzy AOS-u. Czyli wprowadza pewne rozwiązania, które z punktu widzenia zarówno lekarza, jak i przede wszystkim pacjenta powodują sytuację taką, iż brak jest pewności co do tego, że pacjent udając się na przykład do lekarza POZ-u jest pewien, że ten lekarz może mu wydać kartę DILO, ponieważ ustawa wprowadza taką regulację, iż lekarz POZ-u, jeżeli nie wypełnia określonych wymagań dotyczących indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów, jest pozbawiany możliwości wydawania karty DILO, a wręcz idąc dalej jest na niego nakładana sankcja finansowa. Drugim problemem jest wprowadzenie właśnie tego indywidualnego wskaźnika, o którym wspomniałem. No mamy wątpliwości, czy poddanie lekarzy pewnym takim wymaganiom statystycznym co do tego, jaka jest jakość rozpoznawania i trafności ich diagnoz, jest rozwiązaniem dobrym z punktu widzenia konstytucyjnego i być może nadmiernie ingeruje w swobodę wykonania zawodu, bo przecież z punktu widzenia maksymalizacji stopnia ochrony zdrowia ważne jest wzmaganie tej czujności po stronie lekarzy, czujności onkologicznej. Natomiast w sytuacji, w której lekarz będzie miał obawę tego, że jeżeli jego rozpoznania okażą się nazbyt ostrożne, nietrafne, to zostanie pozbawiony możliwości wydawania karty, a wręcz w konsekwencji może zostać na niego nałożona sankcja finansowa. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia dotycząca tej grupy najistotniejszej, najważniejszej, mianowicie pacjentów. Rozwiązania przewidziane w pakiecie powodują, iż pacjenci nie mają, tak jak wspomniałem, świadomości i pewności tego, czy lekarz, do którego się udają, może im wydać kartę. Jeżeli udadzą się do lekarza AOS-u, to ten lekarz, aby wydać kartę, musi stwierdzić nowotwór. Jeżeli udadzą się do lekarza POZ-u, to ten lekarz do wydania karty wystarczające jest podejrzenie choroby nowotworowej, więc tu są takie zróżnicowania, które są z punktu widzenia pacjenta, ale także lekarza, dość mało czytelne. Wreszcie to zróżnicowanie przejawia się również w pełnym gronie adresatów tej regulacji, bowiem nie jest do końca tak, jak założyło to ministerstwo w ocenie skutków regulacji, że wprowadzenie nielimitowanych świadczeń onkologicznych w żadnym stopniu nie wpłynie na pozostałe świadczenia, na jakość ich wykonywania, na ich finansowanie. W naszej ocenie tak nie jest, w naszej ocenie wpłynie to i to wpłynie negatywnie. W związku z czym możemy mówić o tym, że pozostała grupa pacjentów również w pewnym stopniu ponosi konsekwencje tej regulacji
związanej z tym, iż ta ocena skutków regulacji została przygotowana w sposób dość taki powierzchowny. Ostatnia kwestia to są już kwestie techniczne dotyczące problematyki zasad prawidłowej legislacji, konstytucyjnych standardów tworzenia prawa. W tym zakresie moglibyśmy powiedzieć, że ustawa dotknięta jest wieloma wadami i tryb prac nad nią również w znacznym stopniu odbiega od standardów przyjętych w państwie prawnym. Rozwijając teraz kwestię tych podstawowych wątpliwości, o których mówiłem, w raporcie sformułowaliśmy określoną ilość zarzutów konstytucyjnych. Wskazaliśmy przepisy, które w naszej ocenie naruszają konstytucję, czy też istnieje bardzo wysokie ryzyko, że przepisy te zostaną uznane za niekonstytucyjne. I tak jak wspomniałem, pierwszy z takich mocnych w naszej ocenie zarzutów dotyczy artykułu 32a ustęp 1 i 2, który był wprowadzony przez nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Właśnie z racji tego, iż przepis ten wprowadza bardzo nieczytelne i trudne do uzasadnienia zróżnicowanie między statusem prawnym lekarza POZ-u a statusem prawnym lekarza AOS-u. Zróżnicowanie to przejawia się tym, że pierwszy z lekarzy do wydania karty diagnostycznej, pierwszemu z lekarzy wystarczy podejrzenie nowotworu, natomiast drugi taki nowotwór już musi stwierdzić. W związku z tym, jeżeli pacjent trafi do lekarza AOS-u, to ten, bazując na samym podejrzeniu, niestety nie będzie mógł wydać karty, będzie go musiał odesłać do lekarza POZ-u, co wydłuży de facto tok postępowania. Nie jest także pewne, czy ta diagnostyka będzie się odbywała w tym trybie przyspieszonym, w trybie szybkiej ścieżki. I w naszej ocenie to jest troszeczkę, to wpływa na pewną dysfunkcjonalność tej regulacji, że chcemy skrócić drogę, a jednocześnie tworzymy takie instrumenty, które de facto w przypadku wielu pacjentów tą drogę wydłużają. I w związku z tym w raporcie stwierdziliśmy, iż tego rodzaju regulacja budzi wątpliwości co do jej zgodności z artykułem 68 ustęp 1 Konstytucji, czyli konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia oraz standardami wynikającymi z zasady państwa prawnego, zasady równości wobec prawa i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Druga kwestia, która w naszej ocenie rodzi wątpliwości konstytucyjne, to jest w ogóle sam pomysł wprowadzenia wskaźnika poziomu indywidualnego wskaźnika poziomu wykrywalności rozpoznawania nowotworów. To jest z naszej perspektywy rozwiązanie wątpliwe, tym bardziej, że ustawodawca ze wskaźnikiem tym wiąże sankcje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze zakaz wydawania kart diagnostycznych w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności w sytuacji, w której taki lekarz, który został pozbawiony możliwości wydawania kart diagnostycznych, wyda taką kartę, to w takiej sytuacji istnieje podstawa ustawowa, która na podstawie której taki lekarz może zostać objęty sankcją finansową i jest to sankcja finansowa w niemałej wysokości, bo jak ustaliliśmy, jest to 1,2% kontraktu, więc to jest dość duże ryzyko, które, powiedzmy sobie szczerze, skutek jego jest taki, iż ono osłabia tą wrażliwość onkologiczną i tą czujność lekarzy POZ-u, bo wiadomo, że jeżeli będzie ta czujność wzmożona, to ten wskaźnik indywidualny siłą rzeczy będzie nieco niższy. Myślę, że warto by było w tym momencie dwa słowa wyjaśnienia, co to jest wskaźnik. Zakładam, że dla większości Państwa może być to jasne, natomiast myślę, że trzeba by było powiedzieć. Ten wskaźnik to jest tak naprawdę procent osób, z którym stwierdzono chorobę onkologiczną, które ja skierowałem, lekarz z podstawowej opieki zdrowotnej skierował na badanie. Tak jak tutaj doktor Zalasiński powiedział, lekarz w wyniku podejrzenia kieruje osobę na diagnostykę. Jeżeli ten wskaźnik, czyli tych, których podejrzewałem, zostaną stwierdzone, że nie ma choroby onkologicznej, jest
1 do 15, czyli 15 podejrzewałem, u jednego powinno być stwierdzone, wtedy taki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przestaje móc wydawać karty DILO, czyli te takie nowe skierowania na szybszą opiekę. Generalnie w naszej ocenie to jest problem, bo system przewidziany jest po to, żeby przyspieszyć diagnostykę. Lekarze są karani za zbytnią czujność. W sytuacji, w której podejrzewam zbyt często chorobę onkologiczną, dostaję zakaz wydawania kart. To po stronie oczywiście lekarza jest problem. To jest też oczywiście problem po stronie pacjenta, no bo skąd pacjent ma wiedzieć, czy jego lekarz rodzinny może, czy nie może wydawać taką kartę, czy akurat stracił uprawnienie lub nie. I mamy sytuację bardzo problematyczną, w której przychodzi pacjent, ma ewidentne syndromy choroby onkologicznej, a ja go nie mogę, lekarz nie może go skierować na szybszą ścieżkę, co jest podwójnie złe. Po pierwsze, ograniczone są środki na tak zwaną ścieżkę normalną, co wydłuża diagnostykę osoby, która jest tak samo chora jak osoba, która była wcześniej diagnozowana. Jedyny jej pech jest taki, że wskaźnik został wyczerpany przed jej wizytą. Tak, to jest taki instrument, można powiedzieć, limitowania nielimitowanych świadczeń. I tak jak wspomniałem, w naszej ocenie jest to bardzo wątpliwe konstytucyjnie, tym bardziej, że dość istotnie ingeruje również w swobodę wykonywania zawodu lekarza, no bo mamy sytuację taką, iż lekarz ma przesłanki do tego, żeby wypisać tą kartę, a w sposób administracyjny zostało mu to zabronione i jeszcze obarczone ryzykiem nałożenia kary finansowej, więc w tym rozwiązaniu dostrzegamy ten taki najmocniejszy problem konstytucyjny, bo to jest po prostu regulacja, która jest wątpliwa z punktu widzenia w ogóle istoty państwa prawnego. Gdy idzie o pozostałe wątpliwości, to tak jak wspomniałem tutaj na slajdzie, który w tej chwili jest prezentowany, szerzej odnosimy się do tej problematyki sankcji. Ja też chciałbym stwierdzić, iż w naszej ocenie ta regulacja nakładająca na lekarza POZ sankcję finansową w istocie doprowadzi do dysfunkcjonalności, czy istnieje wysokie ryzyko, że ona doprowadzi do dysfunkcjonalności tej regulacji, ponieważ tak jak wspomniałem, lekarze, którzy powinni stać w tej pierwszej linii walki z chorobami nowotworowymi, no, na nich nakłada się ryzyko finansowe tej wzmożonej czujności onkologicznej, co jest bardzo niekorzystne. Trzeci problem z tych pięciu podstawowych, o których wspomniałem, dotyczy kwestii równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych i odnosi się nie tylko do pacjentów onkologicznych, choć także, ale również do wszystkich innych pacjentów. Mianowicie z naszej perspektywy trudne do uzasadnienia jasnego są przesłanki tego, w jaki sposób zostali dobrani ci pacjenci, czy ci chorzy, którzy są objęci pakietem oraz ci, którzy zostali z niego wyłączeni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, iż w istocie regulacja pakietowa, która, tak jak wspomniałem, no, jest, czy wzmożona opieka nad pacjentami onkologicznymi jest uzasadniona, natomiast powinna za nią pójść odpowiednia pula środków finansowych, która powodowałaby, że ta wzmożona ochrona nie będzie dokonywała się kosztem innych pacjentów, bo to jest bardzo istotne. I w tym zakresie niestety również dostrzegamy problemy konstytucyjne, które odnoszą się w tym akurat konkretnym przypadku do artykułu 20 ust. 12 do 14 ustawy o świadczeniach i w naszej ocenie rodzi ona wątpliwości z punktu widzenia artykułu 32 i artykułu 68 ust. 2 Konstytucji. Czy chciałbyś coś? Ja myślę, że można dodać. Ten problem wynika z tego, że mamy przepisy, które nakazują obowiązek bilansowania się budżetu NFZ. To oznacza, że bez dodatkowych środków, jeżeli wprowadzamy projekt, który generuje dodatkowe koszty, te koszty muszą zostać zabrane z innych świadczeń. I tutaj w naszej ocenie sposób określenia grupy i
i sposób określenia zasad, komu jest przyznawana lub nie przyznawana karta, jest problematyczny. Jeżeli chodzi o pacjentów, to mówimy, zastanawiamy się, jeżeli chodzi o osoby pominięte, to są osoby w stanie stabilnym, ale cierpiącym na równie poważne, zagrażające życiu schorzenia. Osoby cierpiące na nowotwór złośliwy, ale rozpoznany przed wprowadzeniem pakietu, tu są dodatkowe utrudnienia. Osoby cierpiące, co prawda, na nowotwory niezłośliwe, ale umiejscowione w miejscach zagrażających życiu. Czy też na przykład osoby cierpiące na nowotwory złośliwe skóry, z których tylko jeden jest objęty pakietem. Jest szereg rzeczy, które każą zadać nam pytanie, na jakiej zasadzie była tworzona ta lista osób objętych pakietem. Skoro ograniczamy środki dla innych, to tutaj jest bardzo podstawowe pytanie i bardzo ważna kwestia, żeby bardzo dobrze wyjaśnić, uzasadnić te regulacje. I proszę Państwa, ostatnia kwestia, już taka stricte prawnicza i legislacyjna. Ona jest dla mnie ważna nie tylko z racji tego, że jestem radcą prawnym, ale również z racji tego, że naukowo zajmuję się kwestią prawidłowej legislacji. Myśmy w ramach raportu regulacyjnego przyjrzeli się temu, w jaki sposób toczyły się prace nad tą ustawą, nad tymi ustawami. I chciałbym podkreślić, że z punktu widzenia trybu prac, czasu, a w szczególności pośpiechu, z jakim ustawy te przechodziły drogę najpierw rządową, a później parlamentarną, no można mieć istotne wątpliwości co do tego, że one były przeprowadzone w sposób zgodny ze standardami państwa prawnego. Założenie jest takie, iż im regulacja bardziej ingeruje w prawa wolności jednostki, im jest bardziej doniosła społecznie, tym z większą uwagą ustawodawca powinien przyjrzeć się pracom nad tą ustawą, wsłuchać się w głos obywateli, przejrzeć i przeanalizować wyniki konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych itd. W tym przypadku w zakresie prac nad tym rządowym projektem ustawy w pierwszej kolejności no, pominięto ten obowiązek przygotowania założeń do projektu ustawy. Założenia do projektu ustawy mają ten cel, iż stanowią pewną taką wstępną analizę problemu, tak aby później w sposób odpowiedni dobrać środki służące do jego rozwiązania. W tym przypadku pominięto tą szansę, żeby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób prawidłowo ten problem legislacyjny i społeczny rozwiązać. Przystąpiono od razu do prac nad ustawą. W trakcie tych prac zgłoszono no, niespełna 1000 uwag, dokładnie 900, chyba około 960 uwag, 965, tak? Wiele z tych uwag dotyczyło i podnosiło problemy legislacyjne, konstytucyjne, społeczne. W tym warto zwrócić uwagę, były też bardzo cenne uwagi Rządowego Centrum Legislacji, które również podnosiło wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją tej regulacji. Z tych uwag przyjęto bardzo niewiele, bodajże tylko 145. Jak spojrzycie Państwo do raportu regulacyjnego, myśmy przygotowali w ramach pracy naszej analizy pewien taki wyciąg z tych uwag, które nie zostały uwzględnione. Możecie Państwo się z tym zapoznać. Następnie projekt ustawy po przyjęciu przez Radę Ministrów trafił do Sejmu, gdzie w istocie nie przeprowadzono nad nim debaty, bo debata 7 czy 8 godzinna w Sejmie i przyjęcie projektu czy ustawy przez Senat następnego niemalże dnia po jej uchwaleniu przez Sejm no nie daje rękojmi do tego, aby i posłowie i senatorowie w sposób należyty i tak jak powinno to nastąpić zapoznali się z projektem ustawy, zgłosili do niego poprawki i tak dalej. W związku z tym można powiedzieć, iż pośpiech prac legislacyjnych nad tą ustawą jest trudny do uzasadnienia i w przypadku tak ważnej ustawy proces legislacyjny powinien wyglądać zgoła inaczej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że skutki są takie, o jakich mówimy. No mamy do czynienia z sytuacją, gdy wiele przepisów wydaje się być dysfunkcjonalnych i niekonstytucyjnych, gdzie ocenę skutków regulacji, która jest podstawą do sporządzenia ustawy
istotnie ingerującej w stosunki społeczne jest, no podstawą jest to ocena skutków regulacji. Ona się opiera na założeniach, które już na pierwszy rzut oka wydają się być no nie do końca realnymi. W związku z czym niestety, ale przewidujemy, że w perspektywie 6-10 miesięcy będzie potrzeba, czy powstanie potrzeba dokonania nowelizacji tej ustawy i usunięcia z nich tych przepisów, które rodzą wątpliwości. I jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, mianowicie kwestia wejścia w życie. Myśmy również zgłosili nasze uwagi dotyczące tego, że niektóre przepisy ustawy wchodziły w życie z dniem opublikowania Dziennika Ustaw, co również odbiega od pewnych standardów konstytucyjnych. Jest to kwestia taka techniczna, legislacyjna, ale również należy zasygnalizować to, iż w przypadku projektów o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym i prawnym, to no, ustawodawca powinien jednak szanować te standardy prawidłowej legislacji dotyczącej odpowiedniej długości okresu vacatio legis. Oczywiście w ramach raportu uwag jest więcej. Myśmy się skupili tylko na 5 takich najistotniejszych, 4 najistotniejszych problemach. Natomiast w zakresie głębszej analizy, szerszego uzasadnienia, także innych kwestii związanych na przykład z formułowaniem upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń, odsyłam Państwa do raportu, który jak rozumiem został Państwu udostępniony na pendrive'ach. Z mojej strony dziękuję uprzejmie. Czy kolega? Bardzo dziękuję za przedstawienie tego raportu. Niestety mam bardzo złą wiadomość dla pani premier, dla pana ministra zdrowia. Raport blisko 80 czy ponad 80-stronicowy w pełni potwierdza najczarniejsze obawy samorządu lekarskiego i organizacji pacjenckich, które wstępnie to analizowały. Oczywiście ten raport zostanie w pełni przekazany i pani premier, i panu ministrowi, jego wiceministrom, ale przede wszystkim raport zostanie przekazany Rzecznikowi Praw Obywatelskich, gdyż jasno z raportu wynika, że stroną najbardziej pokrzywdzoną tymi rozwiązaniami jest po prostu pacjent. I nad losem tego pacjenta lekarze z troską się pochylają, ale powinno być to zadanie również Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta. Stąd ten raport będzie służył wszystkim nam, również i Naczelnej Radzie Lekarskiej, która za tydzień na tej sali będzie podejmowała decyzję o skierowaniu skargi konstytucyjnej w zakresie nieprawidłowości, niezgodności zapisów z konstytucją, a dotyczących naszego zawodu lekarza. Można prosić prezentację. Szanowni Państwo, rekapitulując to, co zostało przed chwilą powiedziane, chciałbym podsumować w formie 7 pytań, które zapewne wszyscy obywatele chcą zadać pani premier na jej konferencji prasowej, którą zapowiedziała zaraz po okresie Wielkiej Nocy. Ograniczyliśmy i pytań jest wiele, ale ja ograniczyłem je do 7 takich kluczowych. Czy jeżeli proces legislacyjny w Polsce jest zapisany w prawie, czy nie należy uznać, że jeśli on przebiega bez opinii i wysłuchania opinii tych organizacji, które są ustawowo zapisane, a tworzy się go poprzez tworzenie takich grup wzajemnej adoracji. Zawsze można znaleźć parę osób, które będą zmuszone do tego przez ministra powiedzieć tak, to jest dobre. Czy to jest właściwy sposób legislacji? Uprawnienie karty w naszym rozumieniu, tej zielonej karty zwanej DILO, diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinno być tak naprawdę dobrem dla pacjenta. To powinno chronić pacjenta, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia. Co zdarzy się, jeżeli to uprawnienie do wydania tej karty lekarzowi POZ zostanie odebrane? Czy pan redaktor będący 16. pacjentem u tego lekarza będzie wiedział, że on właśnie nie ma? A jeżeli właśnie to u pana istnieje możliwość wystąpienia nowotworu, to co pan redaktor zrobi? Będzie pan w tej trzeciej kolejce, bo te rozwiązania stworzyły 3 różne kolejki do
lekarzy. Czy, proszę zastanowić się, czy kara od 1 do 2% finansowo za przekroczenie tego wskaźnika dla tego świadczeniodawcy tak w swej istocie jest karą dla świadczeniodawcy, czy jest karą dla lekarza, czy jest karą dla przyszłych pacjentów tego lekarza? A zupełnie kuriozalnym obrazem chaosu informacyjnego ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia jest to, pytam się, a jakie to kary będą? I tutaj odpowiedź NFZ-u jest taka. Będziemy blokować to uprawnienie dla tego lekarza. To informacja uzyskana przed chwilą poprzez zapytanie NFZ-u. Czyli zablokowanie karty dla pana, żeby pan mógł być wyleczony, będzie karą dla tego lekarza. To jest taka konstrukcja myślowa, która przyświeca całemu temu pakietowi. Czy zatem lekarz, który chce leczyć i diagnozować ludzi, za to ma być karana. Dużym nieszczęściem tego wszystkiego jest ta karta DILO. Ona jest zapisana w wersji cyfrowej, papierowej, musi być, powinna być kompatybilna z Krajowym Rejestrem Nowotworów, a nie jest. Proszę Państwa, instrukcja na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia to 40 stron. Wypełnienie takiej karty to trwa od 40 do 60 minut i to mamy relacje z wielu stron, nieraz znacznie dłużej, w szczególności, że system bardzo często się zawiesza, wyrzuca, o tym była już mowa. A zatem czy takie zbiurokratyzowanie karty tak naprawdę nie ogranicza dostępności do lekarza? A w jaki sposób dawać, żeby nie dać? To państwo musi uzmysłowić fakt, że jakakolwiek pomyłka w wypełnieniu karty DILO na stronach internetowych wyrzuca z możliwości finansowania obsługi takiego pacjenta. To jest 40 stron wczoraj opublikowanych instrukcji obsługi karty DILO. Proszę państwa, ponieważ może pan minister myśli, że ludzie z wyższym wykształceniem, specjaliści z tytułami naukowymi są mało inteligentni, więc ja bym prosił, żeby państwo spróbowali to przeczytać tylko. Ale oczywiście są takie piękne sformułowania, jak na przykład zasady, podstawowe zasady pracy z systemem to budowa okien. No, gratuluję pomysłodawcy, naprawdę można obiecywać, że zapłacimy za wszystko bez limitu, bo tak naprawdę za nic nie zapłacimy i fundusz będzie miał wspaniałe efekty finansowe. Z wypowiedzi 27 lutego pana ministra Bartosza Rółkowicza dowiedziałem się, medialnej, że wydano w lutym, 27 lutego, 65 tysięcy kart DILO. 27 marca, miesiąc później, pan wiceminister Neumann powiedział, że wydano 85 tysięcy kart DILO, przedstawiając to jako oczywiście sukces biurokracji, że potrafia tyle papierów wygenerować. W związku z tym ja państwu chciałbym uświadomić, że minimum to jest 40 minut na jedną kartę. Jeżeli już wydano 85 tysięcy karty, to poświęcili na to lekarze 3 400 000 minut. Biorąc pod uwagę, że lekarz będzie badał pierwszego pacjenta 20 minut, to mamy, zmarnowaliśmy już dzisiaj możliwość 170 tysięcy wizyt lekarskich. A zatem około 680 tysięcy ludzi w Polsce nie będzie mogło być zbadanych przez lekarza, bo w tym czasie ci lekarze będą wypełniane karty, które, jak podkreślam, w żadnym stopniu nie służą choremu człowiekowi, jedynie systemowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprzez ogólne warunki umów, o tym też pan mecenas mówił, wprowadza się siłowe rozwiązania dla dyrektorów szpitali. Rzeczywiście wykorzystano rozporządzenie ministra zdrowia z 2008 roku w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie mówi się, że kwota, co prawda kontrakt między świadczeniodawcą a szpitalem ma czasokres 3-letni, ale każdorocznie ta kwota może być zmieniona. Oczywiście jest to wynikiem negocjacji pomiędzy dyrektorem NFZ-em. Te negocjacje wyglądały w taki sposób, że słowo szantaż i wiele mocniejszych słów wręcz się cisną na słowa, na usta. A rozmowy, o których wiemy pomiędzy ministrem zdrowia a
naszymi mistrzami i nauczycielami, profesorami onkologii, ocierają się o karalność używania takich metod. To starałem się jak najdelikatniej powiedzieć, ale to nie powinno w państwie demokratycznym mieć w ogóle takiego miejsca. Całość tych zapisów tak naprawdę prowadzi do podobnego rozwiązania jak w ustawie refundacyjnej, że lekarz zamiast służyć choremu, służebnym być wobec niego, tak naprawdę przez system zostaje wmanipulowany jako tego strażnika finansów publicznych. Z oceny naszych kolegów wynika, że w tej chwili na diagnostykę onkologiczną przewidziano około na pacjenta 700 zł. A nie da się tego zrobić poniżej 3,5 tysiąca złotych. Ci, którzy się to podejmują z góry, na jednego pacjenta narażają się na stratę 2800 zł. A jak to wyglądało w przeszłości? Właśnie się ukazał raport Krajowego Rejestru Nowotworów, ostatni raport za rok 2012. W takim czasokresie się dzieje. Wiemy, że otrzymano 152 tysiące, z tego ponad 94 tysiące zgonów nastąpiło. Żyje 574 tysiące, czyli pół miliona osób, które żyje z diagnozą nowotworową. I to jest olbrzymia masa ludzi. Zwiększyła się w stosunku do roku 2011 o ponad 8,5 tysiąca liczba nowych przypadków, ale zwróćcie uwagę na najistotniejsze zdanie w tym raporcie. Liczba zgonów zmniejszyła się w stosunku do poprzednich lat. Czyli widać było, że praca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów, a nade wszystko onkologów, poprawiała z roku na rok sytuację chorych na nowotwory. Te zapisy prawa, tego eksperymentu, o którym tu mówimy, tą sytuację mogą znacznie pogorszyć i popsuć. A najbardziej nas boli to, że z raportu wynika wyraźnie, że wiodącymi nowotworami w Polsce to są nowotwory płuca wywołujące ponad 15% zgonów, piersi ponad 13% i jelita grubego. I tych ludzi, tych naszych podopiecznych, ten pakiet nie chce obejmować. Wyklucza nasze możliwości działania. Proszę Państwa, przed świętami Bożego Narodzenia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia składał życzenia świąteczne, życząc wszystkim dużo zdrowia. Chyba dzisiaj trzeba z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzyć nam wszystkim, naszym podopiecznym pacjentom, żeby byli zdrowi, przynajmniej do chwili, niech się powstrzymają, jeśli to możliwe, z możliwością korzystania z dopóki ten pakiet nie zostanie zresetowany. Tutaj 6-7 miesięcy, o których mówi pan mecenas, tylko na zagadnienia prawne jest takim okresem minimalnym, ale trzeba zmienić wszystko, a na to potrzeba naprawdę znacznie więcej czasu i nie można kontynuować czegoś, co szkodzi chociaż jednemu bliźniemu spośród nas. Dziękuję. Bardzo dziękuję i przechodzimy płynnie do pytań. Bardzo proszę. Radio RMF, Mariusz Piekarski. Panie prezesie, kto i kiedy złoży wniosek do Trybunału? To po pierwsze, a po drugie, czy na pewno Naczelna Izba Lekarska ma moc złożenia wniosku do Trybunału w tej sprawie, bo Trybunał wielokrotnie stwierdził, odrzucając Państwa skargi, że nie możecie składać skarg konstytucyjnych, które bezpośrednio nie dotyczą lekarzy, a pacjentów, że mogą robić to inne organizacje, więc czy na pewno Izba Lekarska jest w stanie złożyć skutecznie skargę do Trybunału? Pierwsze, Naczelna Rada Lekarska za tydzień, w piątek 10 kwietnia, podejmie taką decyzję i upoważni bądź nie upoważni prezesa Naczelnej Rady do złożenia do skargi konstytucyjnej. Skargę konstytucyjną, jej legitymację prawną Naczelnej Rady do złożenia tej skargi głęboko przeanalizowaliśmy i w bardzo dużym zakresie taką legitymację prawną posiadamy. Niestety nie złożymy skargi dotyczącej wszystkich tych problemów ludzi chorych. My złożymy skargę dotyczącą tam, gdzie my mamy legitymację prawną, za czym będzie węższa. A o tym powie za chwilę pan mecenas. Natomiast prześlemy cały raport regulacyjny Rzecznikowy Praw Obywatelskich, bo on posiada legitymację prawną obejmującą całość problemów wynikających
z tego. Panie mecenasie, czy my posiadamy legitymację prawną, w jakim zakresie? Ja już chciałem uzupełnić. Oczywiście no, mamy świadomość tego, iż Naczelna Rada Lekarska jest podmiotem posiadającym tak zwaną ograniczoną. Jest podmiotem posiadającym tak zwaną ograniczoną legitymację do wnoszenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Konkluzje raportu dotyczą wszystkich wątpliwości konstytucyjnych, a co za tym idzie, w wyniku tej ograniczonej legitymacji wniosek do Trybunału Konstytucyjnego siłą rzeczy nie będzie mógł ich wszystkich objąć. Zgodnie z poglądem Trybunału Konstytucyjnego Naczelna Rada może wnosić do Trybunału Konstytucyjnego czy składać wniosek tylko w zakresie spraw dotyczących wykonywania zawodu lekarza. W związku z czym z tych wszystkich zarzutów i wątpliwości, które sformułowaliśmy, będziemy musieli dokonać wyboru tych, które dotyczą pewnej, tak jak wspomniałem, dyskryminacji czy naruszenia zasad równości i generalnie ingerują w sposób wykonywania zawodu lekarza. Ja nie chciałbym w tej chwili udzielać odpowiedzi na to pytanie, bo jeszcze, jak rozumiem, decyzja w zakresie zapadnie dopiero 10. Jestem do Państwa dyspozycji, gdy ta decyzja już zapadnie. Natomiast oczywistym jest, że zakres tego wniosku będzie obejmował tylko sprawy, które w naszej ocenie mieszczą się w zakresie spraw dotyczących wykonywania zawodu lekarza i w tym zakresie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zostanie, miejmy nadzieję, złożony. I to tyle. No, mamy pełną świadomość niestety tej ograniczonej legitymacji, bowiem no, ta ustawa wymagałaby tego, aby pochylić się nad nią z punktu widzenia konstytucyjnego, również z perspektywy pacjenta. Niestety Naczelna Rada Lekarska nie może tego rodzaju wniosku złożyć. Nie może odwoływać się do interesu publicznego, choć w naszej ocenie powinna móc, z racji tego, że jest zawodem, że zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego i zgodnie z artykułem 17 Konstytucji samorząd lekarski sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu również w interesie publicznym. Ale praktyka Trybunału Konstytucyjnego jest taka, my mamy tego świadomość, w związku z tym ten wniosek będzie obejmował tylko wybrane wątpliwości konstytucyjne. Oczywiście skargi, które dotyczyły konstytucyjne wykonywania zawodu lekarza, były przyjmowane i są rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny, chociażby ostatnia o dostępności do pytań specjalizacyjnych, czy artykuł 39 o ustawie o zawodzie lekarza i lekarzy-dentysty. W naszym przekonaniu powinniśmy mieć, zgodnie z ustawą o samorządzie lekarskim, możliwość skierowania skarg dotyczących systemu ochrony zdrowia, bo o tym mówi ustawa o samorządzie. Niestety praktyka Trybunału Konstytucyjnego jest inna, a te zagadnienia, o których dzisiaj mówimy, są tak ważne, że postanowiliśmy świadomie ograniczyć się tylko do takich niezbywalnych, pewnych punktów. Ja chciałem zapytać jeszcze ewentualne obecność albo uczestnictwo w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Były jakieś sygnały, że Rzecznik będzie chciał tę sprawę skierować w szerszym zakresie do Trybunału? Były jakieś rozmowy prowadzone między Państwem a Biurem Rzecznika? Raport jest świeży. Do Naczelnej Izby został dostarczony w dniu wczorajszym i dzisiaj Państwo, a i wszyscy pozostali, którzy są z nami na stronach internetowych, zapoznają się z nim. W związku z tym dopiero teraz mamy szansę przekazać to pani rzecznik i z nią na ten temat rozmawiać. Lekarze zostali wykształceni przez społeczeństwo również i po to, żeby ich interesy zdrowotne reprezentować wobec władz państwowych, chociaż głównie nasza wiedza służy bezpośrednio kontaktowi z pacjentem, ale również i po to stworzono samorząd lekarski, aby on dostrzegał zło w większej skali niż tylko pojedynczy przypadek. Bardzo dziękuję. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo proszę indywidualne jeszcze nagrania. Dziękuję. Dziękuję.